Cześć Wam, poniedziałek, kolejny tydzień w zasadzie zleciał, jak zawsze w sumie bardzo szybko. Dla mnie na pewno był to weekend bardzo aktywny. O 3 nad ranem w niedzielę wróciłem w networkingu Best Wealth Network. To w zasadzie miejsce, gdzie możesz poznać miliarderów, milionerów i masz z nimi kontakt face to face. Na pewno tutaj postać Alfie Bess zrobiła na mnie ogromne wrażenie i też znajoma, którą poznałem na tym networkingu, poleciła mi dokument na Amazon Prime, który też Wam polecam, Gypsy Billionaire, właśnie o postaci Alfiego Bess, który zaczął z zerem, jest obecnie miliarderem, osobą, która ma jest największym posiadaczem Caravan Parks w Europie. Więc na pewno osoba, której można się wiele nauczyć. Na pewno, co ja tutaj zapamiętam i co mi utkwiło w pamięci, to podejście do problemów. Pierwsza rzecz to będzie problem, to okazja, i to nie tak. Ja też to rozumiem gdzieś tam, ale to, co jak gdyby on mówi, to jest coś wspaniałego, bo nie mówił o dealach, nie mówił, mówi: nie szukajcie deal, nie szukajcie nieruchomości. Szukajcie problemów, rozwiązujcie te problemy, bo tam jest, są największe zarobki. I też, jeżeli chodzi tutaj o jakiekolwiek wyzwania, problemy, no to z ust osoby, która jest miliarderem, nazywanie rzeczy w tak konkretny, prosty sposób, że w zasadzie dziecko jest w stanie to zrozumieć, a zarazem trudno się z czymkolwiek nie zgodzić, więc. Nie jest, tak jak sam o sobie mówi, nie jest inteligentny. Nawet sam o sobie powiedział ze sceny, że jest idiotą. Chyba tak tylko trochę na przekór, ale chodziło tutaj bardziej o to, że zatrudnia ludzi dużo mądrzejszych od siebie, ale zarządzanie tymi ludźmi, trzymanie tego wszystkiego w ryzach, to na pewno jest top level, bo ma 50 kilka lat, jest miliarderem, tak jak mówiłem, własny helikopter. Warto obejrzeć na pewno dokument na Amazon Prime, gdzie jest więcej o jego postaci i jak gdyby zaczynał, ale na pewno, co mnie też może nie zaskoczyło w sumie, bo osoba, która jest miliarderem, taka sytuacja, siedzimy sobie na networkingu w lobby, networkujemy, wymieniamy się jak gdyby poglądami, przechodził Alfie i jak gdyby przyszedł sam. Uścisnął nam dłoń, zapytał o event, jak się bawiliśmy, i pierwszy raz się z takim czymś w zasadzie spotkałem, gdzie miliarder, osoba, która naprawdę no w wielu kwestiach dla mnie jest wzorem, w szczególności jeżeli chodzi o podejście, dlaczego to robi, bo w 100% się z tym utożsamiam i no i szczerze chciałbym tak. Chciałbym osiągnąć tyle, co on, i wiele rzeczy, które on właśnie mówi, w 100% się z tym utożsamiam i myślę, że mam podobne values, tak samo jak właśnie Alfie, i w 100% mega gość, bo w zasadzie on nie musiałby tego networku w zasadzie robić, bo będąc miliarderem, niewiele rzeczy musisz. Mu chodzi o coś bardziej, o misję. Widać i czuć było w głosie, czuć było na tej konferencji właśnie to. Tak samo, że to jest movement, to nie jest, że chodzi mu tutaj o jakby coś większego, że chce stworzyć, że tworzy coś większego. Gdzieś tam rząd Wielkiej Brytanii go bardzo szykanuje i na każdym kroku sprawdza gdzieś tam jego działania.
czy nie ma jakichś oszustw. On od lat mówi, że jest właśnie szykanowany, więc to na pewno jest jego największe wyzwanie, ale rząd chyba powinien wspierać, więc to na pewno nie pomaga jego poczynaniom. I tutaj właśnie jego idea jest taka, żeby stworzyć jeszcze więcej osób, które są milionerami, miliarderami, miliarderami, i jak nas będzie więcej, tak, osób, które tak Alfie mówi, jeżeli będzie nas osób więcej, które są milionerami, miliarderami i tworzą biznesy, no to mamy większą jak gdyby siłę przebicia i więcej możemy zdziałać, więc to jest zdecydowanie jego misja i czuć było naprawdę to, że on to robi po to. Więc na pewno networking, który był trochę inny, na pewno dużo się nauczyłem, rzadko to mówię, ale w tym momencie mogę powiedzieć dużo ciekawych takich obserwacji, właśnie jak myślą miliarderzy, jak myślą milionerzy. Więc zdecydowanie Alfie Bess, osoba, od której można się wiele nauczyć. I polecam Wam, jeżeli mieszkacie w UK, zawitać na ten networking. Może uda się zbić piątkę, jeżeli będę na kolejnym. Chyba raczej będę. Jest to też na pewno biznes dla nich, dla jego współpracowników, uważam, bardziej niż dla Alfiego, bo oni bardziej chyba muszą martwić się o kaszlą. W tym przypadku mu bardziej chodzi o misję i o to, żeby właśnie zmieniać świat i żeby coś zostawić po sobie. Nie tylko majątek, ale właśnie zainspirować i inspirować ludzi. Więc na pewno rezonuje to ze mną. Tak jak my pomagamy inwestorom, to na każdym kroku mówię tutaj u nas w biurze, że musicie patrzeć na to, że dajemy wartość. Nie tylko zarabiamy pieniądze na tym, ale na każdym kroku starajmy się dawać wartość tym ludziom. Czy to jeżeli znajdujemy nieruchomość, no to w zasadzie może się okazać, że zmieniamy komuś życie, bo wystarczy popatrzeć na to w ten sposób, tak jak my to tłumaczymy, że inwestor kupuje dwie nieruchomości rocznie za 10 lat, tak, czy za 5 lat ma już 10 tych nieruchomości. To już w jakiś sposób zabezpiecza jego rodzinę, więc należy na to, na nieruchomości ogólnie należy tak patrzeć jak na maraton i na pewno będzie teraz dużo okazji. Jesteśmy tuż przed recesją albo wkroczyliśmy w recesję, patrząc na to, co mówią takie osoby właśnie jak Alfie, więc teraz jest czas na działanie i na pewno nie warto czekać i przegapić tej okazji, tylko właśnie działać. On na pewno z tego, co mogę przekazać Wam, bo na pewno warto o tym wspomnieć, mówił właśnie o tym, żeby teraz się koncentrować i jedną recesję przegapił, stracił wszystko w zasadzie. Później jak gdyby już wyciągnął lekcję, więc mówił, żeby się nie uczyć na jego błędach, żeby działać. Ja na pewno się do tego zastosuję i będę działał i będę właśnie teraz, jesteśmy w trakcie zakupu 5 bedroom HMO. Szukamy kolejnych nieruchomości i na pewno podczas, co jeszcze ja wyciągam dla siebie, to uproszczanie wszystkiego, nie jak gdyby komplikowanie podczas rozmowy z inwestorami, nie przekazywanie nadmiaru informacji, bo to jak gdyby później robi mętli w głowie inwestorów i uwierzcie mi, osoba, która jest miliarderem, nazywa wszystko w tak prosty sposób, że w zasadzie dziecko jest w stanie zrozumieć, a zarazem jest w tym tyle prawdy, że naprawdę ciężko się z tym nie zgodzić, więc czuć tam prostotę, ale i mega mądrość w każdym jak gdyby w fragmencie jego wypowiedzi, ja to czułem i rzadko tak jest, rzadko ktoś tak robi na mnie tak dobre wrażenie i osoba Alfiego na pewno taką osobą jest. Polecam sobie go prześledzić, zobaczyć na przykład na Amazon Prime jego odcinek. Ja tymczasem zabieram się za chwilę na wizytę w nieruchomości, którą znaleźliśmy inwestorom. Inwestorzy przyjeżdżają z południa, żeby zobaczyć tą nieruchomość, zaplanować właśnie remont, więc będzie też tam budowlaniec i dużo pracy dzisiaj przede mną, więc mam nadzieję, że jest to dla Was pomocne. Do zobaczenia. Cześć Wam, świeci słońce, wtorek, aura sprzyjająca. Ja jestem na projekcie Garage Lift, gdzie nadbudowujemy dobudówkę nad garażem. W zeszłym tygodniu mieliśmy opóźnienia związane z kopaniem. Właśnie musimy kopać to głębiej niż zakładaliśmy.
żeby dokopać się do naturalnej powierzchni Ziemi. Jak tutaj deweloper budował, no to zasypywał to czy to z cegłami, czy jakimiś odpadami i my musimy dokopać się do poziomu naturalnego poziomu tego ground level. Więc zrobiliśmy to w zasadzie, czekamy tylko na potwierdzenie od Building Control, czy to mu odpowiada, żeby zamówić beton. Tutaj też już jesteśmy na etapie kopania fundamentów, gdzie łączymy ten budynek z tym garażem. Więc tutaj to wygląda w ten sposób. Właśnie miałem też telefon od agencji, że niedługo będzie completion kolejnej nieruchomości, więc mamy pełne ręce roboty, dochodzi nam coraz więcej zleceń też, jeżeli chodzi o project management nieruchomości. W sumie powinno być mniej więcej dwa completion gdzieś w przeciągu tygodnia, dwóch kolejnych nieruchomości, które znaleźliśmy i będziemy tam robić project management, więc pełne ręce roboty. Do tego, tak jak tutaj widzicie, jest ten projekt, mamy projekt Station, na który właśnie zaraz się udam i pokażę Wam, jak to tam wygląda. Taki update szybki, wtorkowy. Do zobaczenia wkrótce. Cześć Wam, kolejny dzień. Ja właśnie przyjechałem tutaj do mojego znajomego Majka, gdzie jedziemy zaraz obejrzeć nieruchomość. Tak wygląda ta nieruchomość. Generalnie tutaj z tą nieruchomością mamy first refusal, to znaczy, że my mamy bezpośrednio, jak gdyby jesteśmy z właścicielem tutaj, Mike już kupował od tych ludzi bezpośrednio nieruchomości, więc mają do niego pełne zaufanie i powiedzieli mu, że ty będziesz miał pierwszeństwo, jeśli dogadamy się z ceną, dogadamy się z transakcją, no to nie będziemy jak gdyby nikogo więcej informować, ani agencji, ani pozostałych potencjalnych kupujących. Więc Mike, jako że my się znamy i już robiliśmy rzeczy, on już jest w wieku bardziej, kiedy sprzedaje swoje portfolio, bardziej chce korzystać z majątku, który zgromadził, czyli bardziej gdzieś tam pojechać na urlop. Zmieniło mu się generalnie, jak miał chyba 2 lata temu zawał, właśnie tuż przed tym, jak mieliśmy, tuż po tym, jak wzięliśmy ten budynek od niego, właśnie miał zawał przed świętami, dzień przed świętami Bożego Narodzenia. Pamiętam to doskonale i właśnie wtedy mówi, że właśnie czas na jakieś zmiany, gdzieś tam trochę zwolnił, mniej się zaczął przejmować, stresować, bardziej mówi, że chce pojeździć, no pokorzystać z życia, więc on tutaj daje mi pierwszeństwo i jako, że się dobrze znamy, wspiera właśnie mnie w zasadzie od początku, sam fakt tego, że biorąc ten budynek, który wzięliśmy w Purchase Lease Option i kupiliśmy później od niego, dużo mi tam pomógł. Sam fakt był taki, że podczas remontu wyszedł dach do robienia, cały dach. Tego jak gdyby nie przewidzieliśmy, no ale my, w umowie było, że my pokrywamy te koszta. Więc my musielibyśmy zapłacić 10 tysięcy więcej za naprawę dachu. Mike pokrył to ze swoich pieniędzy. Więc tak, są tacy ludzie, są w porządku ludzie. Gdzieś tam od początku polubił mnie, ja go tak samo, bo jak gdyby masa pomocy, kontaktów i gdzieś tam zaufanie, którym mnie obdarzył, to mega się z tym czułem. Wiele jak gdyby takich głębszych rozmów, więc zaprzyjaźniliśmy się. I doszło do tego, że w zasadzie, spotykamy się na kawę raz na kilka tygodni teraz, w tym momencie. Rozmawiamy po prostu
no, jakichś okazjach, on wiele razy mi coś przynosi i mówi, ten chce sprzedać ziemię, ten chce zrobić to, więc jak gdyby widzi, że zależy mi na tym, żeby coś zmieniać, żeby coś działać, że jestem ambitny, bardzo mu się, tak mi się wydaje, że bardzo mu się to podoba i gdzieś tam mnie w tym wspiera. Tak samo tutaj z tą nieruchomością, mógłby sam to kupić, bo mówił o cenach bardzo rozsądnych za tą lokalizację, więc daje mi tutaj szansę. Ja pewnie będę musiał mu się jakoś tutaj odwdzięczyć. Też mu pomagałem w różnych rzeczach odnośnie właśnie remontów, czy jakichś kontaktów, czy ogólnie. Jeżeli chodzi, żeby coś przewieźć, czy coś jak gdyby jakiś manpower, to czy chłopacy tutaj od nas pomagali mu. Więc jest to, musi to być obopólnie pomocne dla obu stron i korzystne. Tak mi się wydaje, ja bynajmniej nie lubię mieć jakoś tam długu wdzięczności, zawsze staram się jakoś odwdzięczyć, więc no a tak wygląda historia z tą nieruchomością. Idziemy właśnie na kawę i obgadać temat do końca. To jest właśnie ta nieruchomość, na której zrobiliśmy purchase option dla chłopaków. Jadę właśnie na budowy, na projekty, więc dla chłopaków tutaj jakieś ciastko. Andrea, która na parterze wynajmuje od nas sklep, robi super pyszności jakieś, więc jeżeli jesteście w okolicy Doncaster, no to warto zawitać. Torty też na zamówienie, jakieś ciastka, serniki, więc chłopaki na pewno się ucieszą. Ta nieruchomość jest w zasadzie praktycznie bez naszej ingerencji, odkąd zmieniliśmy tenanta z flatów, który miał jakieś opóźnienia i ciągle coś tam jak gdyby było nie tak, rzucał kiepy właśnie z tyłu na ogródek, gdzie Andrea wynajmuje i ma tam swoich gości, latem rozstawia stoliki, no to musiały tam się dziewczyny wyprowadzić. Odkąd to zmieniliśmy, w zasadzie nie ma tu naszej ingerencji. Pytałem właśnie Andrea o tenantów z góry, mówi, że super wszystko, mamy tutaj teraz odpowiednich ludzi wprowadzonych. Jak wydaje mi się, wprowadzić odpowiednich ludzi, poświęcić się ten czas, który poświęcił Jędrzej, żeby znaleźć tych ludzi odpowiednich, wyselekcjonować. Czasami lepiej jest dłużej poczekać, aniżeli wziąć kogoś pierwszego z brzegu. Więc tutaj w zasadzie mamy mega opcje, fajne cash flow, bo chyba sklep nam robi 700, flat nam robi 750 i 800, jakoś tak, miesięcznie, więc fajne cash flow tutaj mamy z tej nieruchomości. Flaty właśnie mają tu do siebie i w szczególności też chyba nieruchomości komercyjne, że mało czasu musimy angażować i jeżeli tylko coś się dzieje, a zrobiliśmy tutaj tą konwersję chyba 2 lata temu, więc tam nie ma za bardzo co się dziać. Podsumowując, fajny cashflow, fajny deal zrobiony. Jadę dalej na projekty.